Obostrzenia związane z epidemią koronawirusa są powoli łagodzone. Pierwszym krokiem jest udostępnienie bibliotek czytelnikom. Ze zbiorów można już korzystać, jednak na odpowiednich warunkach. Zapraszamy bardzo serdecznie od poniedziałku do piątku, od 9 do 17, z tym, że w tej chwili poprosimy o to, żebyście Państwo do nas zadzwonili 77 4 219 208 lub napisali nam maila. Wybieramy się, chcemy przyjść z podaniem godziny. Przychodząc do biblioteki trzeba pamiętać o maseczce i rękawiczkach. Zwracane książki należy włożyć do jednorazowej torebki. Tak zapakowane trafią na tygodniową kwarantannę. Obostrzenia nie zniechęcają czytelników. Telefony się urywają, a na miejscu od poniedziałku pojawiają się użytkownicy. Dzień dobry, biblioteka, słucham. No nazbierała nam się trochę zaległości, także i dzieciaki chcą czytać jakieś nowości. No i wiadomo, że jest teraz więcej czasu, także szukamy lektury dla siebie też, dla urozmaicenia, dla zabicia czasu. Kolejnym krokiem do normalności w czasie epidemii ma być otwarcie żłobków i przedszkoli. Tutaj ostateczną decyzję podejmą samorządy. Obecnie zastanawiamy się, na jakich zasadach je otworzyć, żeby dzieciaki miały zagwarantowane bezpieczeństwo w tych placówkach. Wstępnie przymierzamy się do otwarcia ich 11 maja. Wiemy już, że rodzicom będzie przysługiwało dalej, ten zasiłek opiekuńczy będzie im przysługiwał, więc to jest akurat dobra wiadomość. Dogadujemy się z dyrektorami przedszkoli, jak przygotować te pomieszczenia, żeby były zabawki i pomieszczenia zdezynfekowane. Szkoły nadal pracują w trybie zdalnym. Aby wesprzeć działania edukacyjne w internecie, Ministerstwo Cyfryzacji przekazało gminie 20 nowych laptopów. Laptopy zostaną rozdzielone na zasadzie największych potrzeb. Zostaną przekazane do wszystkich 4 szkół. Jesteśmy cały czas, proszę Państwa, w kontakcie z dyrektorami, tak aby mieć pełną informację, co się w szkole dzieje, w jaki sposób, czy są jakieś problemy, w jaki sposób przygotować szkoły, nauczycieli do powrotu do tych miejsc, tak aby było dla wszystkich bezpiecznie. Na razie jednak zajęcia edukacyjne pozostają na ekranie, a w ich prowadzeniu pomogą nowe komputery.